Kłaniam się Państwu. Poniedziałek o poranku w naszym studiu współprzewodnicząca Wielkopolskiej Lewicy posłanka Katarzyna Uberhan. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Może być nawet współszefowa, tak prościej, tak właśnie tak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. To taki, mam taki ciekawy kontrapunkt, bo tydzień temu rozmawiałem z Anną Bryłką, która mówiła, że ona nie lubi feminatywów, a przy pani wszystkie możliwe feminatywy świata wymieniłem. No, dziękuję, doceniam. Pani poseł, zapytam o to, z jakiej półki ma pani telefon, bo to temat modny ostatnio wśród poznańskich parlamentarzystów. Już się trochę zestarzał i ledwo żyje, chociaż ma dopiero, nie wiem, z 2-3 lata. Ale nie jest za 8 tysięcy, jak rozumiem, jak telefon Franka Sterczewskiego. Szczerze mówiąc, nie interesowałam się, za ile kto ma telefon. Nie, mój był zdecydowanie tańszy i kupiony na raty, więc... No, wyborcy się zainteresowali. Pojawiła się taka informacja, że kupił ten telefon za 8 tysięcy. Tak się zastanawiam, czy to nie jest trochę rozrzutność za pieniądze podatników mimo wszystko? Taka suma? Prawda jest taka, że te telefony, ta elektronika zrobiła się straszliwie droga, ale powiem szczerze, jeżeli rozpadłby mi się telefon, który używam do pracy, no to pewnie kupiłabym nowy znowu na raty i pewnie tak, wciągnęła go w koszty, bo zawsze tak robiłam przy swojej działalności. Za 3000 można też robić. Zresztą ja tu mam całe swoje biuro, mam całe biuro, cały kalendarz poselski, również kancelaria Sejmu komunikuje się z nami tylko i właściwie wyłącznie w sposób elektroniczny. Ale to był jeden z dwóch najdroższych telefonów kupionych przez posłów, więc to już jednak jest... No, bo pewnie można było kupić jakiś tańszy model, który robi to samo. Mój jest, ja powiem, zawsze staram się tak brać ze średniej półki, żeby działało i spełniało te funkcje, pani na których poseł, mi zależy. To już kończąc ten temat zupełnie, Franciszek Sterczewski powiedział, że już ma pewne miejsce na liście. Donald Tusk jest po rozmowie, powiedział, że będzie na liście. No tak powiedział. Jestem ciekaw, czy wy już macie listy To jest ciekawa informacja, powiem szczerze, bo jak gdziekolwiek się ucha nie przyłoży i też w kuluarach sejmowych, to wszyscy właśnie narzekają i jest pewna taka niepewność i niecierpliwość. Czy będą na listę wciągnięci, tak? Znaczy, nawet nie, że na listę, to myślę, że to bardziej chodzi o te miejsca na tej liście, które to będzie miejsce, bo z tego, co słychać, to nic nie jest dograne właśnie dlatego, że wszyscy czekają na koniec paktu senackiego. A jest jakaś data? Taki deadline? Ten deadline już minął tyle razy, że poprzedni, ostatni był, czy przedostatni, to był koniec czerwca. Teraz mówi się o końcu lipca, ale to już jest naprawdę ostatni możliwy termin. Ktoś, kto się nie znajdzie na liście senackiej, spada na listę sejmową. I to będzie znaczyło wtedy, że taki będzie kształt. Tak będzie to trochę wpływało na kształt. Tak, to może właśnie wpłynąć na kształt list. Mogą być przesunięcia, bo też osoby, które wcześniej, na przykład do tej pory były na listach do Sejmu, czy w 2019 były na listach do Sejmu, teraz na przykład chciałyby się znaleźć w Senacie. Jeżeli jeżeli się w ramach paktu na te listy senackie nie zmieszczą na tą listę, no to wtedy będą na liście do Sejmu. Także wszyscy, i to wszyscy z każdej opcji, znaczy tej opozycyjnej, powiedzmy, wszystkie partie demokratycznej opozycji czekają na domknięcie paktu senackiego z ułożeniem ostatecznym. Czyli list. Ja nie mogę pytać pani o listy lewicy w Poznaniu, oprócz tego, że pani się nie wybiera do Senatu. Ładnie to pan ujął. Tak, ja się do Senatu nie wybieram. Liczę na to, że nie będzie wielkich zmian, patrząc na listy z 2019. To nie byłoby w pani interesie, bo miała pani jedynkę. To prawda, ale myślę, mam liderką tej listy. Myślę, znaczy, ale wiem już dziś... Ma pani to tak potwierdzone oficjalnie? Wiem już dzisiaj, na dzisiaj mogę powiedzieć, że będzie parę nazwisk, które państwo już kojarzą, ale będzie parę nowych, fajnych, ciekawych, młodych osób na tych listach. Przynajmniej taki jest wstępny na to plan. Pani poseł, zapytam o to, co jutro, o rocznicę, 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. Wczoraj było takie symboliczne nabożeństwo w katedrze w Łódzku. Był prezydent Zełenski, prezydent Andrzej Duda. Nie padło tam słowo o Ukraińcach, było raczej skupienie na niewinnych ofiarach. Czy to jest wystarczające, czy nie? Bo wiele osób uważa, że tu, przepraszam, cały czas nie pada, a jest potrzebne. Ale to nie pada, że słowo przepraszam nie pada? Czy... Tak, jakieś takie, bo żeby móc wybaczyć, no to trzeba jednak usłyszeć jakieś wyznanie winy. Czy myślę, że
z jednej strony to jest dobre podejście, żeby skupić się na niewinnych ofiarach, bo to przecież to jest rocznica upamiętniająca właśnie te osoby, przecież nikogo innego. I dobrze skupiać się na tych fragmentach historii, które nas łączą. I myślę, że też taki był zamysł i to też... Tylko ta historia nas nie łączy, pani poseł. Nie ten fragment historii. Ten późniejszy, ale ten wydźwięk, ale starano się tak przynajmniej z tego, co w doniesieniach medialnych mogłam dzisiaj przeczytać, na przykład w artykule w Polityce, można było odnieść wrażenie, że właśnie na tym, co łączy, próbowano się skupić, czy prezydent Duda i Żałański próbowali się skupić właśnie na tym, co nas łączy, a nie na tym, co nas dzieli, a jednak tak ta trudna przeszłość, trudna historia dzieli i to bardzo, ale no tak, ale jest 80 lat później. Tak naprawdę... To Ukraińcy nadal budują na tym swoją historię najnowszą. Część zapewne tak. Tylko, że no właśnie, ja uważam, że... Ja w ogóle nie jestem zwolenniczką tak zwanej polityki historycznej. Ja uważam, że... Każde państwo uprawia. Tak, w jakimś podstawowym zakresie oczywiście, że tak. Ale to, na czym się powinniśmy... Z historii powinniśmy wyciągać naukę na przyszłość. Ale skupiać się powinniśmy jednak na tym, co jest dzisiaj, i na tej wizji, na planie, na przyszłość. Ale wyobraźcie sobie pani na przykład sytuację, że rozmawiamy o pojednaniu polsko-niemieckim bez wskazania, że to Niemcy na przykład mordowali, że Niemcy dokonywali Holokaustu. Tego brakuje tak, cały to, czas. Myślę, że to zapewne jest lekcja do przerobienia. Zwróćmy uwagę, że te relacje polsko-ukraińskie, moim zdaniem, ociepliły się dopiero teraz, tak, przy tym kryzysie humanitarnym wywołanym wojną. I nasze podejście, myślę, zaczyna się zmieniać po obu stronach. Myślę, że ono nie było bardzo, mam takie wrażenie, że nie było bardzo przyjazne po żadnej ze stron wcześniej, ale widzimy w sobie, myślę, tych takich samych ludzi w końcu i to jest dobry prognostyk. Na przyszłość zresztą mamy bardzo dużo u siebie społeczności ukraińskiej, więc jakby do tego pojednania i do tego, znaczy często zresztą Żałański używał tego sformułowania w stosunku do Polaków, mówiąc, czy Polek mówiąc bracia i siostry. I myślę, że na tym się powinniśmy skupić. Ja wczoraj poszłam sobie na spacer nad Rusałkę i proszę, było bardzo dużo osób i powiem szczerze, częściej słyszałam język rosyjski i ukraiński na tym spacerze niż język polski. To wszystko są piękne, współczesne historie. Zgadzam się, też nieraz goszczę tutaj ukraińskich, jak pani mówi, braci i siostry. Natomiast no, choćby ta zgoda na ekshumację ofiar rzezi, no przecież to jest ludzkie, elementarne, tego cały czas brakuje i moim zdaniem ten gest już byłby gestem o znaczeniu atomowym. Otwarcie możliwości badania, szukania, chowania tych zmarłych. Znaczy myślę, że to jest zadanie dla naszej, dla polityki zagranicznej, dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, by takie sprawy załatwiać. Ale też nasz nacisk, prawda? Znaczy, już jakim metodą, od tego jest dyplomacja, żeby pewne tego typu historie załatwiać, ale jak wiemy, przy tym rządzie dyplomacja nie jest najmocniejszą stroną tego rządu. No, żadnemu rządowi nie udało się jak na razie tego uzyskać. Teraz no, pojawiały się głosy, Paweł Kukiz mówi, a może po prostu część Ukraińców nie powinna korzystać ze wszystkich naszych świadczeń w takiej sytuacji, skoro jest taka postawa zamknięcia, no to my też powinniśmy jednak jakąś twardą dyplomację stosować. Nie wiem, czy to nie jest mieszanie porządków i zawsze byłam też przeciwniczką i odpowiedzialności zbiorowej i jakby rozliczania współczesnych rozliczania, w sensie wyciągania konsekwencji wobec osób, które za wydarzenia, z którymi nie miały nic wspólnego. To te kobiety i dzieci, których też spotkałam wczoraj na spacerze, bardzo wiele osób, nie mają totalnie nic wspólnego ani z taką, ani z tą retoryką, ani z tymi wydarzeniami. Więc wyciąganie w stosunku do nich konsekwencji i pozbawianie ich świadczeń z tego powodu akurat... Nie chodzi uważam, o nie, tylko o to, żeby to nie było obligatoryjne. Uważam za bardzo zły pomysł i nierozsądny. Jeżeli już, to świadczenia oczywiście powinny mieć określone kryteria, funkcjonować w obrębie określonych procedur, ale nie powinno być wyznacznikiem tego jakaś za przeszłości historyczne. Pani poseł, jeszcze krótko. Tu mamy uchodźców, z którymi no, żyjemy pokojowo, jeśli chodzi o Ukrainę.
Paryż, to co tam się dzieje. Jaki pomysł pani ma, żebyśmy, czy lewica, żebyśmy nie popełnili błędów francuskich, a mówimy o ludziach, którzy przyjechali tam, mając albo często już korzenie, znając francuski, przecież to były kolonie, tam nie ma problemu językowego, asymilacji nie ma. Czy jakby ja mam trochę inne spojrzenie znowu na tą sytuację. Nie uważam, że za te zamieszki odpowiedzialna jest, odpowiedzialny jest proces migracji, czy migracja jako taka, czy tak migranci jako 80% taki. 80% Francuzów. Ale no okej, okay, proszę pamiętać, że zamieszki rozpoczęły się od śmierci niewinnego chłopaka i to i brutalności policji. No, problem to uważam, tak problem inaczej. Jest, no, ja uważam, że sam jednak problem jest gdzie indziej i inaczej jest, inaczej są, inaczej bym jednak rozłożyła tutaj ten ciężar, ale i też jeżeli chodzi, bo tak, polityka migracyjna, myślę, że to jest trudny temat. To jest temat, z którym w moim odczuciu większość rządów, w ogóle Unia Europejska jako taka, do tej pory nie umiała sobie poradzić. Może po prostu za bardzo otworzyła drzwi w takiej nie poradziła sytuacji. Sobie. Znaczy ja jako... Czy jeśli my, ktoś się nie asymiluje. My też, właśnie, tutaj słuszna uwaga, asymilacja, ale co się stało we Francji, przynajmniej ja no, byłam tam co prawda z dwa razy może, ale uderzyło też mnie już wtedy to, już wiele lat temu byłam, zwróciłam uwagę na to, że emigranci żyją w gettach. Właśnie tu jest ten problem. Jest brak obowiązkowej nauki języka, brak asymilacji społeczeństwa. Ale oni znają francuski, bo to są ludzie z kolonii francuskich. Oni się uczyli od dziecka francuskiego. Tam się mówiło językiem urzędowym francuskim, więc to nie jest ten problem w tej sytuacji. No, też, ale na pewno jest to problem integracji, bo to naprawdę można było zauważyć, nawet jeżeli przyjeżdżał tam po prostu jako turysta, turystka. To co my możemy zrobić, żeby nie mieć takich scenek z Paryża? Myślę, że należy wyciągać wnioski i faktycznie usiąść nad polityką migracyjną i to też ta myśl, o której chciałam wrócić. Jako lewica nie tyle jesteśmy, na pewno nie jesteśmy zwolennikami zamkniętych drzwi, ale też nie zupełnie otwartych drzwi, tak? Te drzwi powinny być uchylone. Kogo wpuszczać, kogo nie wpuszczać. Powinny być uchylone i powinny być jasno określone procedury. Ten system, który nam jako lewicy uważamy jest mimo wszystko najbardziej jakby humanitarny i skuteczny, efektywny, to system kanadyjski. Znowu, tak jak mówiłam, wydaje nam się też, że Unia Europejska póki co sobie takiego systemu dobrego nie wypracowała. Czy przymusowa migracja jest sposobem na to? Znaczy, przymusowe relokacje, przepraszam. Zdecydowanie nie. My też nie jesteśmy zwolennikami przymusowej relokacji. Zresztą jak to pogodzić? Czy Polska nie powinna podpisywać tego paktu? Jak to pogodzić w ogóle na przykład z polityką łączenia rodzin, która funkcjonuje... Albo z wolą człowieka. Która funkcjonuje przecież w Unii Europejskiej. Znaczy w ogóle uważamy, że powinny zostać wprowadzone wyłączenia i na przykład te kraje, które, tak jak Polska, po tym właśnie po wybuchu wojny w Ukrainie, te, które przyjęły na siebie ten ciężar, przyjęły tak wielu uchodźców przed wojną, powinny z tego systemu być wyłączone, ponieważ my, mówiąc wprost, my swoją lekcję odrobiliśmy. I mało tego, uważam, że jako kraj dostaliśmy za małe wsparcie. O to wsparcie też nasz rząd powinien zabiegać. Tak, tylko że jeżeli będziemy chcieli być wyłączeni z tego paktu, to musimy najpierw ten pakt o przymusowej relokacji zaakceptować, dopiero potem wnioskować o wyłączenie. Znaczy, a to już jest uznaniowość Komisji Europejskiej. I znowu wracamy do kwestii dyplomacji umiejętności negocjowania pewnych ustaleń. Tu chodzi o to, żeby nie przekazywać tych kompetencji Komisji Europejskiej, żeby to była wyłączna kompetencja państw członkowskich. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej, obowiązują nas traktaty na to nie i w ramach traktatów musimy, ale przede wszystkim musimy być przy stole. Nie może być tak, że w sprawie Polski na przykład załatwiają politycy z Czech, bo polskiej strony zabrakło przy stole. Czechy nie może zaakceptowały tak być. Ten pakt. No, różnie może to jeszcze wyglądać, zobaczymy ale za ale też z tego co pamiętam apelowały o wyłączenia dla nas oraz o rekompensaty. Pani poseł, musimy kończyć temat rzeka, będziemy do niego wracać. Katarzyna Uberhan.
Czyżby program nam szefowa, się skończył? Szefowa lewicy, tak, tak będziemy panią nazywali od tej pory. Tak, bardzo lubię to słowo. Moja matka zawsze była szefową, więc ja też mogę być. Szefowa na naszej antenie, Katarzyna Uberhan. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę państwu i dobrego tygodnia. Dziękuję.